Cześć, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Słuchajcie, to będzie materiał dla widzów o mocnych nerwach, bo będzie tu płonąć, będziemy zabijać badaczy, kultystów, poświęcać, starając się przywołać wielkich przedwiecznych, właśnie tak. A wcale kto nie będzie tu najważniejszy, moi goście. Dzisiaj Przemek Bartek, czyli twórca i wydawca gry Cthulhu Call of Madness. Cześć. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo proszę, cieszę się, że się udało mimo lockdownu dotrzeć i rzeczywiście poświęcenie spore, bo ty pół Polski przejechałeś, Bartek. No z samego Koszalina z północy tak. Trzeba było tutaj zjechać na sam dół, ale... No nie na sam, ale no, gdzieś po środku to jest, tak. To jest mniej więcej połowa. Było okej po drodze, więc... Dobra. Moi drodzy, słuchajcie, za chwilkę zobaczycie część rozgrywki. Postaramy się pokazać jakby jak najwięcej, tłumacząc też o co właściwie chodzi, co my robimy, jakie są zasady. Badacze już się dowiedzieli, już tu się ustawili i już idą do nas, więc jest niebezpiecznie. Za chwilę Bartek opowie Wam w skrócie, jak to wygląda z ustawieniem, rozłożeniem, co tutaj mamy przygotowane, żeby tego nie przedłużać. Potem gramy, a na końcu jeszcze dwa słowa o samej grze, o tym jak powstawała i o kampanii, która zapasem. Dobra, oddaję Ci głos. Dzięki. Okej, okay. W grze wcielamy się w właśnie tych, Asia wspomniała, w tych dobrych, złych, czyli my będziemy przywołać Cthulhu. Natomiast dobrzy, źli badacze będą nam w tym przeszkadzać. Każdy gracz na początku gry będzie dysponował 4 startowymi kartami. Na początku gry sobie kupimy jeszcze jedną kartę, więc będziemy mieli pewną asymetryczność w rozgrywce. Natomiast na początku samej fazie przygotowania losujemy jedną z 4 podstawowych kart startowego rozstawienia badaczy i układamy ich na planszy. Każdy badacz ma 2 statystyki, ma wartość życia, jaką posiada aktualnie oraz posiada znaczki szaleństwa. Trudno, żeby szaleństwa nie było w grze o Cthulhu. Tak. Tak, te piękne kolorowe kryształki. Tak, te kryształki są znacznikami szaleństwa. One później to zobaczycie. Mają pewne efekty, o nich jeszcze opowiemy później. Czyli kolor będzie miał znaczenie. Tak. Kolor jak najbardziej. Wbrew pozorom. Kolor ma znaczenie. Kolor ma i to bardzo duże znaczenie. Kolorów są 3 w grze. Bo druga statystyka to jest wartość siły danego badacza, czyli jaki damage, ile zabije kultystów badacz po wejściu do naszej siedziby. Ponieważ nasi kultyści będą zmierzać w kierunku naszej siedziby, w momencie kiedy do niej wejdą, atakują naszych kultystów, ci w obronie siedziby giną. I właśnie dlatego badacze są źli. I badacze są tak, właśnie z naszego źli. Punktu widzenia. Każdy zaczyna z kultystami, mamy ich na starcie 50, tam są wartości ukryte. Ukryte jest życie. To jest nasza armia, tajna, taką, którą tajna mamy zgromadzoną kultystów. I po cichaczu ją będziemy wyciągać. Każdy zaczyna z 50 kultystami. Kultysty są o tyle ważni, że po pierwsze, no to jest nasze jakby życie, więc jakby jeśli ich stracimy wszystkich, to kończy się gra i giniemy. Gra się kończy automatycznie w momencie, kiedy ktoś ma 0 kultystów, znaczy jego kulty przetrwał i generalnie jest game over. Ale druga rzecz, kultystów poświęcamy po to, żeby pozyskać błogosławieństwo z różnych bogów. Tych istot znanych ze świata Cthulhu. I tak by będziemy poświęcać. Czyli krótko mówiąc, budujemy sobie lepszy deck. Jest to takie troszkę mechanika deck buildingu. Nie jest ona tutaj najbardziej istotna, więc nie jest to taki deck building, który znamy ze Hero Limsów, Star Limsów i podobnych gier. Natomiast ma on dosyć kluczowe znaczenie, ponieważ te karty, jakie kupimy, ma duże znaczenie na rozgrywkę. Każda karta w grze jest inna, więc jakby tutaj karty się nie powtarzają. Taką ważną ciekawostką w tej grze jest to, że mamy błogosławieństwa, to znaczy, że jeśli od jakiejś istoty kupimy jakąś kartę, kładziemy swój znacznik postaci na danego boga i w tym momencie ten Bóg nam błogosławi, możemy skorzystać z jego specjalnych umiejętności, które pozwalają nam robić dużo więcej rzeczy. Ale dokładnie. To pewnie w trakcie rozgrywki tak, zobaczycie. Dokładnie. W trakcie gry każdy z graczy ma jeszcze 3 karty celów końcowych. One wskazują troszkę jakby nadają nam strategię, jaką powinniśmy obrać w grze, żeby dostać dodatkowe punkty na koniec gry. Spośród tych 3 kart wybieramy 2, kładziemy sobie na stół, drugą odrzucamy, trzecią odrzucamy. Jeśli zrealizujemy ten cel na koniec gry, dostaniemy dodatkowy punkt. Nie o punkty chodzi tutaj. Wiadomo. Tak, ale oczywiście są. Też... Punkty jak najbardziej decydują o wygranej w grze. Dodatkowo mamy jeszcze 3 zawsze wyłożone cele natychmiastowe, które możemy zrealizować w trakcie rozgrywki. One dają też nam punkty na koniec gry, o ile w ogóle przeżyjemy. One się cały czas uzupełniają. Dokładnie, ktoś realizuje, bierze, pojawia się nowy, jakiś tam inny z założenia. Jest ich kilkadziesiąt, także... Jeśli ktoś nie przeżyje, no to niestety te punkty nie są uliczone, więc jakby tu trzeba starać się jednocześnie realizować te cele, a jednocześnie na tyle umiejętnie grać, żeby jednak dotrwać do tego policzenia punktów. Okej.
No dobra, to chyba tytułem wprowadzenia na razie wystarczy. Myślę, że resztę w trakcie naszych zmagań poznacie. Ustaliśmy, kto zaczyna? Chyba znowu ja. Ty zaczynasz? No to no, dobra. No, ty zaczynałeś. Dobrze, okay. Tak. W ramach etapu, jak wspomniałem jeszcze, Przemek będzie zaczynający. Mam dzień. Tu jest noc, mamy zaczynamy fazę, w ciągu dnia. Mamy fazę dnia. Teraz tak, jeszcze w ramach setupu, żeby wprowadzić pewną asymetryczność do rozgrywki, każdy z graczy, począwszy od gracza ostatniego w przeciwnym kierunku, czyli wypada na mnie, jedną kartę sobie kupuje, od razu poświęcając skazaną na tej karcie liczbę kultystów. Mhm. Więc Asiu, zaczynasz pierwsza. Myślę sobie, że wykupię sobie taką kartę za dwóch kultystów. Tasowaliście? Tak. No, czy pod siebie ustawione? Nie. No. Za dwóch kultystów, tylko muszę sobie ich szybciutko znać. Dobra, wydam. Jeden mi wraca. Zakupiłam. Dobrze, ja sobie poświęcę trzech kultystów. Kupię sobie tą kartę i Przemku. Ja nie wiem, jak się gra, więc kupię. Okej. To rozmienię i wezmę sobie bardzo dużo rzeczy. Mamy pięć kart na ręku. Te pięć kart tasujemy. Myślę, że mam ich nie wiadomo. Dobieramy trzy karty. Reszta tworzy naszą talię. Tak. Tą, co kupiłem, to gdzie ją układę? Przypomnij. Tasujesz na razie pięć. Wszystko tasujesz. Jest to nasza startowa talia i generalnie tymi kartami sobie gramy. Natomiast tutaj musimy też patrzeć, to jest takie dosyć duże zarządzanie z tymi kartami, które mamy na ręku. Ponieważ tutaj, żeby dobrać karty, trzeba się jednak postarać. Znaczy, zawsze na początku nowej rundy... Oszaleć trochę. Trochę oszaleć, na początku rundy zawsze dobierzemy tylko jedną kartę, więc jakby no... A jeszcze wam powiem, przepraszam cię, że tak weszłam trochę w słowo, w ramach ciekawostki, że to wcale nie tak dawno, wcale nie był kryształek szaleństwa, tylko kryształek słońca. I tego się dowiedzie na końcu. To był kryształek słońca. Nie wiem. Wcale nie, że czerwony, nawet niebieski był kryształkiem znaczy, słońca. Autorzy mają to do siebie, że jakby ta wyobraźnia. No to już musicie dotrwać do końca, żeby się dowiedzieć. Czerwone słońce już zrozumie, ale zielone? No wiesz, jak się jest szalonym, to masz i nawet niebieski. To fakt. Jesteśmy gotowi do gry. Jesteśmy gotowi do gry, ja również jestem gotowy. Każdy gracz w swojej rundzie może wykonać jedną akcję. Jedną akcją jest albo zagranie karty z ręki, albo spasowanie. Pas, tak, dokładnie. W związku z zaistniałą sytuacją zagrywam kartę burmistrzową. Mhm. Wykonuję sobie akcję rytuału. Tak, rytuału i kupuję sobie kartę Boga. Mhm. I kupuję kartę taką. Trzech kultystów muszę tutaj poświęcić. I wstawiam mój znacznik na błogosławieństwa Boga, którego kartę zakupiłem. Tak. Mogę to wykorzystać od razu, ponieważ akcja błogosławieństwa jest akcją dodatkową. W dzień mogę zabić tutaj takiego badacza, który ma życia aktualnego zostało jeden. Zostało mu jeden, już ledwo no nie mam takiego, więc na razie nie opłaca mi się tego robić. Natomiast okay. Też jest istotne, że jakbym to zrobił, no to dopóki nie kupię innej karty, to tutaj on zostaje jest wyczerpany, mhm. Nie? Czyli to dobra. Też trzeba jakoś tam... A jeszcze masz szaleństwo? Mam szaleństwo. Za szaleństwo mógłbym na przykład sobie dobrać kartę na rękę, co niniejszym uczynię. Okej. Ja gram. No tak, proszę dobrze. Bardzo, nie krępuj się. Ja zagrałem kartę profesora. Ona pozwala mi... Zagram ją ze znaczkiem szaleństwa, żeby wzmocnić efekt. Okay. I mogę zadać jedno obrażenie dowolnemu badaczowi, co też czynię. I mogę poruszyć dowolnego badacza. Mm-hmm. Karty, które zagrywamy, możemy zagrywać albo na naszą planszę, albo na planszę przeciwników. To jest nasz wybór. Czyli w tym przypadku na przykład Asia widzę, że tutaj ma kogoś, kto bardzo chciałby do niej wiadomo. Dojść, więc spieszę. Dobrze, czy jeszcze coś? Mam akcję dobrania karty, więc w tym momencie dobieram kartę do swojej ręki. Dobrze, to ja zagrywam sobie taką kartę. I też poświęcę sobie swoje szaleństwo, czyli nieco oszaleję. I mam możliwość zadania po jednym obrażeniu trzem badaczom, których tu mam. No więc skoro ten się tak niebezpiecznie zbliżył, tylko trochę tutaj osłabię też trochę tego i trochę tego. I też mam możliwość dobrania karty, ponieważ pozbyłam się szaleństwa, no to tyle na ten moment. No dobra, teraz ja. Ja sobie zagram takiego pamperka, zadam trzy obrażenia temu, mhm. Zabijając go, miał 3 życia, biorę jego szaleństwo i teraz mam jeszcze... Tracić taką... jednego kultysta z uwagi na to, że tak. Potężny atak. Który... Potężny atak, więc muszę odłożyć jednego. Mhm.
Okay. Coś za coś. Dobrze, czyli to jest wszystko. Na razie nic więcej. Na razie to wszystko. Dobrze. Ja zagram 7 mela, który pozwala mi przesunąć mój znaczek błogosławieństwa na 7 mela. Mhm. W tym momencie uzyskuję błogosławieństwo tego Boga. Jednocześnie mogę wykonać jeden atak dowolnego badacza, co też czynię, pokonując go. Otrzymuję jego znaczek szaleństwa. Następnie mogę wzmocnić dowolnego badacza, więc na przykład ułasić, że ten się dosyć niebezpiecznie zbliża do jego śmierci. To. I mogę wykonać kolejną akcję. Kolejną akcją, zanim się wykonam, mogę użyć błogosławieństwa, które dostałem od tego Boga. Tak? Mhm. Czyli przekręcam w tym przypadku dzień, czyli jeszcze jeden dzień, tak. Więc mogę jedno obrażenie zadać do Wanego Batoczowi, co też zrobię. Dobrze. I w tym momencie zagram kartę, która pozwala mi sprawić rytuał, czyli zakupić nową kartę. Czyli w tym momencie mój znaczek błogosławieństwa, który kupiłem, odświeży się i pójdzie na kartę Boga, którego kartę kupuję. I nie można kupować na miejscu, gdzie się... Można kupić, jak najbardziej. Można on kupić, wtedy się odświeży, wtedy odświeża, czyli będzie tak? Ponownie akcja. Dobrze. Dostępna. W tym przypadku kartę Iga. Ona kosztuje mnie 2, ponieważ w lewym górnym rogu ma wartość pisaną. Pozwolę sobie. Te karty trafiają na rękę już. Tak, kupione na rękę. Karta jest zawsze na rękę. I mogę od razu użyć błogosławieństwa, co też zrobię, i mogę w tym przypadku Iga wycofać jednego badacza do tego. Okej, to wychodzi na to, że moja kolej. Mi trochę tutaj zabiję ścieżkę. Dobra, to zrobimy tak. Też stwierdzam, że kupię sobie kartę i to będzie ta karta. A więc trafiam tu. Niestety, tak, już zapłacę, kosztuje ona 4, całkiem sporo tych kultystów muszę poświęcić. Niestety nie zrealizuję tego, chyba mi tu podniosłeś życie mojego badacza i to jest wszystko. Dobra, ja sobie zagram tutaj taką, akcja z kryształkiem. Tak jest, oszalej trochę. Tak, jedną ranę zadam mojemu takiemu, a za buta... Nie. Tutaj, że tak powiem... Przyjechali i od razu mi tutaj, tak, porządek. Dobrze. Co się dzieje teraz? Jeśli badacz, co się dzieje? Spójrzcie na to. Badacz wchodzi do siedziby, ma wskazane, ile zadaje obrażeń, czyli zabiera w tym przypadku 3 kultystów. Natomiast teraz chodzi właśnie efekt naszego znacznika szaleństwa. Chciałabym, żeby to było słońce. Nasi badacze są szaleni, więc pewne szaleństwa jakby przenoszą na naszą siedzibę. W tym przypadku ten konkretny badacz, ten konkretny jakby znacznik szaleństwa, tworzy pszczółki. Pszczółek jest to taki kafelek, który przyspiesza naszych badaczy. To znaczy, że jeśli badacz miałby ruszyć się do przodu, to przeskoczy. Na przykład mamy tutaj, to przeskakuje automatycznie przez ten pszczółek. Czyli przyspieszamy. Jest bliżej wejścia do mojej siedziby. Dokładnie. No i dostałeś 3 kultystów. Odrzucaj. 3 rany. Nie odrzuciłam? No, nie. Dobra, nie odrzucujcie wcale. Nie. Dobrze, to jest prawda. Tak i nic nie. Tak nic kartę, nie mi pomogłeś. Akcję. I to na tą chwilę wszystko. Okej. Okay. W tym momencie ja pasuję. Przyjmuję znacznik pierwszego gracza, który jest oczywiście znacznikiem dnia i nocy. I teraz każdy z graczy może zagrać w tej rundzie jedną ostatnią kartę. Jedną ostatnią akcję zrobić darmową. Będzie mógł zagrać jeszcze kolejne akcje, jeśli zapłaci znacznikiem szaleństwa, który ma tutaj wiele, wiele możliwości do wykorzystania. Dobrze, czyli wychodzi na to, że ja, a więc ponownie pójdę sobie odprawić rytuał i nabędę tę kartę. I ona mnie kosztuje 2, i żebyście znowu nie mówili, że nie płacę, to zapłacę, tylko muszę sobie płać i płacz, jak mówiłem. Tak. No to jakby tu jestem, tu się nic nie zmienia, nie jestem w stanie użyć jakby tej zdolności, bo żaden z moich kultystów nie ma, nie jest tak, nie jest tak słaby. Tak jest. Są mocniejsi to i na razie tak zostaje. Z mojej darmowej, bezkryształkowej pójdę nabyć. Za 3. Dobrze. Tu mam jakieś automatyczkę. Okej, okay, teraz ja byłem graczem pasującym, więc do mnie doszła kolejka, więc ja już pasowałem, nie mogę grać. Natomiast teraz Asia może albo spasować, albo zagrać kolejną kartę, ale musi zapłacić za nią kryształki. No niestety, coś za coś. Więc potrzebuję obniżyć wykonanie akcji. Zapłacę kryształkiem. Zagram tę kartę i obniżę życie temu
badaczowi, skorzystam sobie z tej zdolności, ponieważ on ma jedno życie, więc jestem w stanie go zabić tą akcją. Nie mogę wykonać... Jedno życie. Ach, tak, jeszcze mogę komuś zabrać. No to może. Ale była prawej ręki, tak jest. A, proszę. No prawie. Tak będzie. I teraz jeszcze mogę wykonać akcję, czyli de facto mogę zagrać... Karta wskazuje, że może wykonać akcję, stąd też dodatkowa możliwość. Zagram jeszcze tę kartę. Pozwoli mi ona zabić tego badacza. I jeszcze zranię jednego. Na przykład tego, żeby nie czuł się za silnie. Okej. Okay. Przemku? Ja nie mam kryształków, dlatego nie mogę już nawet... Ty pasujesz, ja zapasowałem. Możesz jeszcze grać, jeśli chcesz, za kryształki. Dziękuję. Pasujesz? Tak. Okej, okay. Teraz następuje faza przesuwania naszych badaczy. Badacze atakują nasze siedziby. Czyli w tym przypadku przesuwamy wszystkich badaczy o jeden w dół. W dół, poczynając od tych dołów. Mhm. Teraz jest ważna rzecz. Sprawdzamy, ile kart zagraliśmy w tej rundzie. Za każdą rozpoczętą trójkę dokładamy jeden przyczółek. Trzy karty rzuciliśmy. Ile jeszcze? Dwa. Ja mam tylko jeden. Dzięki. Przyczółek możemy dokładać na wszystkich polach pustych. Poza trzema pierwszymi. Tak, w przypadku. Bo tam muszą wyjść nowi. To za chwilę zobaczycie. Karty z discarda tasujemy i wkładamy je pod spód swojej talii. Dobra, zrobione. Bardzo dobrze pilnuje nam kolejności. Tak jest. Na tym kończy się generalnie runda. Tak? W tym przypadku zaczynamy nową rundę. Mhm. Pierwsze co robimy, aktualizujemy znacznik dnia i nocy. W tym przypadku mamy noc. Mhm. W nocy mamy lepsze efekty, karty lepiej działają, ale też badacze są silniejsi, co za kilka. No mówmy się, w nocy się najwięcej rzeczy dzieje. Dokładnie. Tak. W pierwszej kolejności po aktualizacji znacznika sprawdzamy nasze znaczniki pożaru. Akurat w tym przypadku nic nie płonie. Jeszcze nie płonie. Gdyby coś płonęło, oczywiście nasi kultyści giną, próbują zgasić ten pożar, więc generalnie dostajemy dodatkowe obrażenia. Następnie aktualizujemy jakby wszystkie znaczniki błogosławieństwa, które już Asia zrobiła i dobieramy jedną tylko kartę. Jakby tutaj jest ważne, żeby tym kartem zarządzać. Następnie dokładamy trzech nowych badaczy na górę naszej planszy. Proszę, zestaw dla mnie. Okay. Tam ty wybrałaś tych najlepszych. No wiadomo. Myślę, że ja mam najlepszych. 3, 3 i 3. Układam ich zawsze w taki sposób, żeby ta wartość czarna, która tu jest wskazana... Czyli taka początkowa była na dole. Była na ale dole. Że jest noc, to teraz mamy po dwa kryształki. Tak, to prawda. Teraz mamy noc. Każdy badacz jest silniejszy, więc automatycznie otrzymuje dwa znaczniki szaleństwa. No i już się robi ciasno. Jesteśmy przy znacznikach, od razu powiedzmy, co robią pozostałe dwa, bo zielony już znacie, jest to przyczółek. Czerwony właśnie dodaje pożary do naszej siedziby, czyli w fazie początku rundy możemy dostać obrażenia. A niebieski zwiększa siłę badacza o 3. Czyli jeśli badacz wejdzie na i zabija ma piątkę i dostanie z niebieskiej. 5 kultystów zabija nam 8. To jest już dosyć sporo. Zważywszy na to, że zaczynamy z 50 na starcie. Więc... Tak, wbrew pozorom to szybko znika. Szybko jest, to idzie dosyć. Okay, teraz jeszcze sumujemy życie naszych badaczy, których dołożyliśmy. Ja mam 10. Ja mam 9. Ja mam 11, czyli wygrywam oczywiście ten zestaw. Dziękuję serdecznie. Życia, dostaje się jeden znacznik szaleństwa. Czyli najgorzej. I zaczynamy nową rundę. Tak. To szalej. Czyli ponownie. Mamy noc. Ja mam znacznik pierwszego gracza, więc zaczynam. I pierwsze co zrobię, mamy noc, więc mamy lepsze, lepsze działania, lepsze efekty. Więc zacznę od naszego błogosławieństwa, czyli je zużyję. Dobrze. Co pozwala mi poruszyć jednego badacza na mojej planszy, ale akurat w przypadku nie chcę tego robić. Mogę jednemu badaczowi zadać jedno obrażenie, co też zrobię pokonując go. Oraz mogę wzmocnić dowolnego badacza na planszy dowolnej, najlepiej nie swojej. W tym przypadku, co to ty masz? Tą dwójeczkę podbij sobie na trójeczkę. Tak? To jest moje błogosławieństwo, czyli to jest akcja dodatkowa, którą mogę zrobić. Teraz mogę zagrać kartę i zagram ją w taki sposób, że pierwsze co, usunę sobie przyczółek. Mam wykonać dodatkową akcję, co też oczywiście zrobię. Za kryształek zadam dwa obrażenia temu badaczowi. Dobrze. A zatem ja zagrywam moją szaloną blondynkę. I tak, gdzie mam... Już wszystko wiem. Tak? Myślę, że to w twoim kierunku jest skierowane. No myślę, że to jest możliwość przesunięcia. I teraz ale wiesz dlaczego, że... No wiem, wszystko wiem. To w ogóle nie jest tak, że ja mam coś, po prostu tam stoi. No wiem.
Dobrze, i teraz tak. Bardzo... Ja dostaję 5 ran. Tak jest. I korzystam z tej akcji z księżycem. Tak. Mhm. I teraz ten kryształek oczywiście przychodzi do mnie. Muszę piątkę. Przemek dostaje 5 ran. Uwagi na to, że to była siła badacza. Tak. Tam to jakieś jedno. Tu mam piątaka. To go wydam. Okay. I teraz jeszcze z racji tego, że to był zielony. To muszę sobie znaczyć. Przyczułek. No lubimy. Zostawiamy przyczułek. Ja ponieważ mam tutaj dobierz kartę, jeszcze korzystam sobie z tej akcji dobrania karty. Teraz tak, jeszcze ty masz taką rzecz, że ten badacz... Aha, się jeszcze mi daje jeszcze jednego. Kryształek, tak, bo miał... Na zgadza się, dobrze, słusznie. Pomagamy sobie. Dwa kryształki to już jest dobra rzecz. Dobry start. Tak. Jeszcze za dwa, odrzucając je sobie do woreczka, usunę ten przyczółek, bo on mi tutaj jakoś tak nie leży. Przyczółki można usuwać, płacąc tak jak Asia zrobiła, dwa kryształki, czy dwa. Albo pozbywając się kultystów. Albo wysyłając tam kultystów, dwóch konkretnie, którzy za dwa giną. Przepadną i zginą. I tu właśnie. Tak, tak, to jest chyba wszystko, co jest tam w stanie. Poczekajcie, bo jest jeszcze noc, mamy noc. Mamy noc. O, to proszę, to jeszcze skorzystam sobie z tej akcji, tak przedłużając. I tego zabiję, niestety nie ma dodatkowego kryształka. Ale tracisz dwa populacje. Tak, ale tracę dwa populacje, ale nie żyje mi ten, że... Błogosławieństwo akurat Satogu jest mocniejsze w nocy, pozwala zabić badacza, który ma aż dwa życia, co jest dosyć dużo. Natomiast jednocześnie traci się dwóch kultystów, ponieważ jego moc jest tak potężna, że po prostu nikt nie powstrzyma tego. Wierząc, z wielkich przedwiecznych trzeba się liczyć z tym, że czasem będziemy musieli poświęcić to i owo. Proszę, szalony, bo... No właśnie, tak myślę, co tutaj wam przygotować. Przygotuję na przykład... bardzo dobrze. Tak. Za jednego kultystę. Którego poświęcasz, zadajesz komuś jeden taki... z misją samobójczą. Trzy. Prosty wybór. Wszyscy tacy sami. Ale ten ma plus trzy, nie? Dobrze, to właśnie. Tak jest. To jest tak i może bym... Za dwa odrzucił. Okej. Dobrze, ja teraz. To ja odrzucam rytuał. Czyli mogę sobie zakupić jedną z kart. To będzie karta Shudamela, która kosztuje mi aż 4, ale że jest noc jednego kultysta, odzyskam tak naprawdę teraz tylko 3. Pozwalasz sobie sięgnąć. I biorę tą kartę oczywiście od razu na rękę. Mój znacznik błogosławieństwa przechodzi aktywny na tego boga i od razu go użyję. Czyli mogę zadać jeden obrażenie, czyli pokonuję tego badacza. Pięknie. I mogę go już przesunąć. Tak. Mogę to zrobić albo u siebie, ale powiedzmy, że nie jest to opłacalne, natomiast mogę też pomóc. Chyba powinnam się przesiąść. Tak jest okej. Okay. Po lewej jest bliżej. Okay. Tak jest. Tak no, jest okay. Nie dziwię się, wybrałeś bardzo słusznie. Okej. Okay. Na mnie pora, tak? Zawsze możesz pasować. Mogę, ale czy to jest dobry pomysł? No dobra, moi Państwo, zagram sobie moją szaloną panią i zapłacę kryształek, aby... I teraz nie wiem, no spróbujmy tutaj obniżyć trochę siłę temu badaczowi o 2. Mhm. I za kolejny dobiorę sobie kartę. Okej. Okay. Okay. Co tam ciekawego? Za duży wybór na ręce i nie wie co robić. No właśnie, to ja zrobię pas. Spasowałeś. Tak, to już jak spasował, możemy zagrać ostatnią... Chcę rozpoczynać dzień. ...darmową kartę i chcę być zaczynającym graczem. To powoduje, że będzie miał sporo kontroli na początku rundy. To nie jest dobre. Bardzo dużo kart. Dobrze. To ja zaczynam tak. Zagram Shudamela ze wzmocnioną kartą. Czyli mogę dodać dwa obrażenia badaczowi plus jednego wzmocnić o 2. To tak, zadam temu 2. A później mu wzmocnię jeden. Świetny plan. No, bo jestem taki szalony. Jestem ten jeden. Tak dobrze wygląda, żeby podbić. Teraz mogę skorzystać jeszcze z dolnej części, czyli mogę z dowolnego wybranego badacza na swojej planszy zabrać jeden znacznik. Dopiero go do siebie. Teraz mogę dobrać kartę. Dobrze, strasznie mi pokrzyżowałeś plany, no ale trudno. Życie. Ponieważ nie mam, tak, ponieważ nie mam życie kryształka, w psychiatryku nie jest łatwe. Po prostu wrócę do stanu rzeczy sprzed chwili, a mogłoby być tak pięknie, żeby nie żył. No, no ale cóż, nic się nie poradzi. Tak. I tyle. Okej.
Ty, Przemku, jeszcze jedna rzecz. Zakończyłeś rundę z aktywnym znacznikiem błogosławieństwa, dostajesz ten cel. A dziękuję. Tak jest. Tak? I pojawia się nowy, który pojawia jest... To właśnie, bo nawet nie patrzyłem, co tam... Tak, można pokonać badacza od 7-5. Jako pierwszy. Cel. Uh-huh. Jest to ciężko do zrobienia w pierwszym rundzie, tak? Że... Spasuj w rundzie jako pierwszy, jest to bardzo prosto do zrobienia. Cel, ale... tak. Nawet byś miał to. Trzeba wybrać odpowiedni moment. A tu mamy dodaj znacznik pożaru przeciwnikowi z karty, więc jeśli ktoś ma to... To nie jest cały czas to sama runda. Przemek sposował, my możemy nie możesz, zagrać... Nie możesz mieć więcej celów. My możemy zagrać kolejne karty, jeśli zapłacimy za to kryształy. I... Trzeba je mieć. Trzeba być szalonym. Według mnie to dobry pomysł, ponieważ ja to zrobię. Zagram kryształek, zagram jeszcze jedną kartę. Mm-hmm. Ta karta pozwala mi zadać jedno obrażenie oraz ruszyć dowolnego badacza. Zadam obrażenie temu. I mogę kogoś... Ha, skąd ja wiem, kogo ty ruszysz? No, przecież wiadomo. Przemku, ta trójeczka idzie do przodu. Oczywiście, zaraz mu będzie chodziło. Będzie mu do siedziby. O to nie chodziło. Dobrze, no pas. Dokładnie. Wszyscy pas, ja tutaj dostaję teraz... Poruszamy badaczy tak, do... 3. Trójeczkę sklejam. Pobiorę. 3 i automatycznie dostajesz jeden przyczółek. I przyczółek. O la la. Mhm. A to zrobimy taki, żeby z dziesiątką mi wjechał od razu. No. Nie? To jest świetny pomysł. To jest świetny pomysł. Dokładnie. Tak szaleć tu na całe. Teraz jeszcze dołożysz. Ok, sprawdzam, ile mamy kart na discardzie. Ja mam jedną. Za każdą rozpoczętą trójkę dokładamy przyczółek. Czyli Przemek 1, ja 2, Asia. 1. 1 tylko. Dosyć gnoje się robi. Jeden tylko. Normalnie w jakiejś grze survivalowej to dobrze mieć jakieś namioty, obozy, ale wiesz, nie tu. Ja dokładam dwa, pierwszy pójdzie tu, a drugi pójdzie tu. Po jednej na ręce. Okej, okay, kończy się runda. No. Zaczynamy nową rundę. Pierwsze co, aktualizujemy znacznik dnia i nocy, więc już mamy w tym momencie dzień. Rozpatrujemy pożary. Nie ma. Nikomu się nie przyznać pożarami. Aż dziwne. Dobieramy jedną kartę. Tak. I aktualizujemy wszystkie znaczniki błogosławieństwa, które już są zrobione. I dobieramy nowych trzech. Co teraz tego, że mamy dzień, dokładamy teraz po jednym znaczniku szaleństwa. I mam 10. Proszę. Mam 10 dzięki i teraz po jednym. No teraz jakoś tak wyszli całkiem. Jakiś monstro, tylko tu dzień się wstydzą. Okej, okay, sumarycznie mam 10. Ja 10. No chyba nie masz 8. A przepraszam, to nie może być 2? Nie może być. Wszyscy mają po 10. Wszyscy mają po 10, to każdy dostaje po jednym znaczniku. Naprawdę? Taki remis mamy? No. To proszę. Rzadkie podatki? Proszę. A i ty sobie jeszcze dołożysz. I ja seletę teraz, tak? Tak, jest tak rzeczywiście, to jest czerwone serce, nie czarne. Okej. Okay. No dobrze, pokaż nam to swoje szaleństwo. No właśnie, musimy poopowiadać o waszej kampanii. Muszę tak, za 2 zlikwiduję sobie może to. Mhm. Skoro mamy grać jeszcze chwilę, to za drugie... Niepotrzebnie powiedziałam. To za drugie 2 zlikwiduję sobie jeszcze to, żeby was nie korciło. Teraz, co tu ja mogę? Tu już jakby za bardzo nic nie mogę. Chciałem, a zamień miejscami 2 badaczy na różnych planszach. Ale proszę bardzo, nie krępuj się, zamieniaj. Nie? Mhm. Zamieniam... Dobrze pamiętasz tą kartę. No właśnie jak to... Dowolne ustawienie mogę. Bazowa karta działa tak, że możesz na swojej planszy zrobić, albo na mojej na planszy, a się na mojej planszy. A jeśli zagrasz to z kryształkiem, możesz mieszać dowolne plansze, czyli możesz na przykład ze swojej przynieść do Asi. Pytanie, co chcesz zrobić? No jaki mogę jest na przykład, plan? Nie? Co polecam? Znaczy też to bym polecał, ma ktoś jakąś jedynkę, co stoi na przykład na jedynce, albo na dwójce, nie ma. No nie. Ale na przykład mógłbym za tego kryształa przenieść tego tu, tak? Zdecydowanie jest to bardzo dobry pomysł. Na przykład. Nie wiem, dlaczego się zgadzacie, w tym ja zupełnie ja też nie wiem, ale. Ale dobra, no zrobię. Okay. Dobrze, ja pierwsze co za. Jeden znacznik szaleństwa, dobierę kartę. Mhm. I teraz tak. Spróbujemy kogoś pokonać, co może być trudne, ale spróbujemy. Pierwsze co. Zużyję znacznik szaleństwa. Zadam jedno obrażenie temu badaczowi. Tak. Zagram kartę, która pozwala mi zadać jedno obrażenie oraz wzmocnić jednego badacza o 1. Tak. Tego byś pewnie chciała zabić, więc... No niekoniecznie, ale... Dobra, poszło. Poszło. Następnie mogę za kryształek, to
to też zrobię. Odkręcić ten znacznik i mogę użyć ponownie, więc to zrobię. Zadając... Podkręcić tego samego. Jedno obrażenie. Aha, to zadajesz. I teraz mogę wykonać kolejną akcję z tej karty, więc zrobię to. Mhm. Czyli zagrywasz kartę. Zagrywam rytuał. Dobrze. Rytuał, czyli będziesz kupował. Będę kupował. W tym przypadku kupuję sobie 7 mela, który kosztuje 2. Mhm. Automatycznie zwierzam znacznik, który od razu zrobię. Zadając jedno obrażenie ten. Pokonuje tego znacznika. I teraz tak, on daje mi dodatkowy kryształek za jego pokonanie, z uwagi na jego umiejętność, oraz wykonałem cel, czyli zabiłem badacza o sile 5. Tak. Co za kombo. Czekaj, bo nie wiadomo, czy to koniec. Znaczy... I ja już koniec. To jest auto, także to... Nawet jak tak by nie mogło być, nie, to... Nie dziwi. Przed chwilą wymyśliłem tą zasadę, że tak można. Więc... No dobra. Właśnie tak myślimy, że to także jest zrobione. Dobrze, no to cóż mi pozostaje? Pas. Nie, to nie będzie pas. Jeszcze chwilę zagramy. Dostaniesz cel. Jeszcze chwilę zagramy. No jakoś mnie nie kuszą te dwa punkty. Tu o co innego chodzi? No tu chodzi. Dobra, spróbujmy tak. No trochę mi tutaj rzeczywiście utrułeś krwi, ale wy tak dzisiaj macie, że coś tak jakoś do was ciągnie do mojej planszy. Więc obniżam mu, powiedzmy, że pozbądź się jednego kultysy, skoro jesteś taki niemiły dla mnie. Mogę zagrać jeszcze jedną kartę z racji tego, że wykonaj akcję, więc to robię. I obniżam sobie temu panu i temu panu badaczowi. I teraz korzystam sobie z tej opcji. Niestety nie mogę zabić dwóch badaczy. Ale powiedzmy, ten zagraża mi najbardziej, więc go usuwam tą akcją. I teraz cały misterny mogłabym, a na pewno będę chciała dobrać kartę za moje szaleństwo. Tak, i może jeszcze jedną dobiorę kartę, albo nie. Może po prostu zlikwiduję sobie przyczółek. Skoro, jak rzekłeś, już niebawem kończymy, a to tylko z racji tego, że chcemy wam jeszcze poopowiadać różnych takich historii o grze. Ja najpierw sobie coś tam nabędę. No bo, to masz, mógłbym ci tam coś z tym zabić. To zrobimy. Idę. Nabywaj śmiało, wierzysz w to. Kupuję takiego pampra. Dwójeczkę wydam. 7L. W związku z zaistniałą sytuacją... Czy ty widzisz, jak on jest szalony? No właśnie tam to se jednym wieć. Którym? Ty? Tym, żeby wszedł do siedziby. Tym, co wjeżdża, nie? Nie ma kryształka, więc słabo. I ubieram kartę. Z jakiegoś powodu nie ma. No postarałeś się o to, żeby nie możesz miał... Możesz lecieć. Mogę lecieć? Nie. Ja. Aha, no tak. Ja zagram kartę, która pozwala mi... Tą kartę oraz dwie wierzchnie karty, położyć pod spód swojej talii oraz spasować. Ciekawe. Ciekawe to rozwiązanie. Nie będzie. Nie będzie. Tak, myślę, że poopowiadam. A resztę niech zostanie owiane tajemnicą. Znaczy, to mi pozwoliło jakby wyczyścić swój discard, więc nie dobrze żadnego przyczółka. To jest prawda. To jest zaplanowane. Dobrze, no to mnie pozostaje pójść na zakupy. Bądź... No raczej na zakupy, bo tutaj nie poobniżam. Chociaż... No mogłabym, tak, pójdę. Dobra. Po tej nocy zamkną wszystko już. To jest prawda, teraz będzie lockdown taki już zupełnie, chociaż właściwie chyba już jest. Co ja bym mogła kupić? Ktoś mi podpowie? Możesz na przykład członkowi przesunąć kogoś do nas kupy. A zarazem jak już wiem, że mogłabym przesunąć, aczkolwiek chyba... A dobra, przesunę. 10 obrażeń tam jest. Niech będzie... Nie to. Czego? Na 10? Tak, bo tu masz 2. Nie możesz jeszcze? Nie. Ja też będę... Bo potrzebuję kryształki, a nie mam. Ojej. Chcesz być bardziej szalony niż jesteś? No. Przemek robi ostatnią darmową akcję w tej rundzie. To później. A później mogę jeszcze... Robić za kryształki. Później już za kryształki. Komu 2? No nie masz czym zapłacić, więc 2. No dwóch kultystów uśmiercisz. Właśnie. Mnie? Tak. A czym ja sobie zasłużyłam na to? Czy ja mam 2? Rozmiń dychę. Nie. No nie chodzi jakby o te punkty. Normalnie bym w autora czasnął, ale to nie chodzi. Ale że jestem najbliższy. No, ale że jesteś najbliższy. I tak ci nic nie go przesunęłam. No. Dobrze. No dobrze, chyba nikt nie ma kryształków. Wszyscy spasowali, przesuwamy badaczy na dół. Tak, ja dostaję 10. I teraz zobaczcie, mój przeskakuje, tu już jest, tak. Ci wszyscy. A mój miał siłę 4, ale że miał 2 niebieskie, czyli plus 3 za każdy, to za całą dychę. Tylu mi zniszczył. Czyli jeden badacz
jedną piątą życia skasową. No, bardzo tak, mocno. To jest pomaganie sobie, to szeroko pojęte, więc... I to więc już tak. Jest od trzeciej tury mniej więcej w tej grze zaczyna się taki gnój, że cała plansza jest na ogół zajęta. Musimy dbać nie? o to, żeby usuwać przyczółki, tak. Bo one tam raczej nam przeszkadzają niż pomagają, bo one pomagają badaczom, którzy nam nie pomagają. Bo teraz na, o, teraz na przykład to jest też fajny moment, że ja miałem cztery karty zagrane i teraz muszę dokładać dwa przyczółki. Jeden mogę, ale drugiego już nie mogę. Tak, bo tutaj nie możemy. W związku z tym już za same przyczółki mam kolejnych dwóch tracę. Nie rozpędzaj się, dobrze. Nie? Nie, że od razu przegrałeś. I teraz, teraz dokładam przed nową rundą trzech kolejnych, tak? I tak naprawdę na początku trzeciej rundy mam wszystkie pole zajęte. I jest dosyć spory problem. Ale u mnie wcale nie jest lepiej, bo znaczy, też musiałabym tak... dołożyć przyczółki. Nie, oczywiście, że to te, tak też sobie teraz zagraliśmy, zapełni. Nie? I też zobacz, tu mam -5, -5, tu mam dwa kryształki, no to się nie no, ale właśnie też o to chodziło, żeby pokazać, że już może być bardzo szybko w ciągu źle. Gry, już może być bardzo źle, nie? To zależy od tego taktyki, no ja bym miał dwa miejsca puste jeszcze, więc no, spokojnie jeszcze mógłbym... Nie? A jak graliśmy chwilę temu, to u mnie było pusto. No to było pusto, więc kwestia jakby taktyki, czy gramy ale można. Może się zdarzyć, że bardzo szybko jest ta plansza... To jest też kwestia co tutaj, w jakiej kolejności, gdzie pójdziemy, więc jakby dużo tych zmiennych przy okazji realizując te rzeczy. No dobra, to mam nadzieję, że tyle powinno wystarczyć, żeby Wam pokazać, jak działa ta gra i gdzie mamy w tle tego Cthulhu, więc powiedzcie mi chłopaki, panowie, jak to właściwie było z tą grą? Bo to jest ciekawa historia. I trochę zdradzimy... On jeszcze życie liczy. Uznajmy, że już, że, no nie, no uznajmy, że jest remis, chociaż nie ma tu remisów. Nie, albo, że dokończymy sobie tę partyjkę. Tutaj jakby jeszcze woli wyjaśnienia, gra się automatycznie kończy, kiedy ktoś ma zero kultystów. Stracił kultystów, no przepraszam, ale już nie jest. W następnej turze. Czyli tak, gra się w tym momencie, no nie, nie, myślę, że tak. Gra się automatycznie kończy, nie doliczamy nic więcej, jakby nie przesuwamy. Jeśli ktoś skończył, to automatycznie jest koniec. Liczymy punkty, to jest ilość pozostałych kultystów na koniec gry, plus cele, cztery, które udało nam się zrealizować. Czyli te natychmiastowe, które robiliśmy w trakcie gry oraz cele końcowe, które sprawdzamy, czy mamy zrealizowane je. Końcowy cel, przykład. Pozyskaj minimum dwie karty o koszcie 4 za 5 punktów. Także, tak, także całkiem do zrealizowania. Czy mamy takie karty, jeśli mamy, to mamy zrealizowane. Okej. Jak to było z tym Cthulhu? Bo to nie był wcale Cthulhu. To nie było Cthulhu. Znaczy tak, grę tworzyliśmy razem z Szymonem Malińskim. Szymona pozdrawiamy, bo nie mógłby dzisiaj być z nami. Więc Szymon jest też jednym ze współautorów gry Pana Paranormal Detective. Paranormal Detective. Zresztą będzie miała chyba niedługo premierę. Tak, zdaje się w listopadzie jakoś tak. Tak. Pomysł padł tak naprawdę właśnie od też Szymona między innymi, ponieważ Szymon stwierdził, że no, fajnie by było spróbować taki tower defense, gdzie każdy jakby gra przeciwko sobie. Czyli nie, możemy sobie tam właśnie. Czy możemy sobie podokuczać jeszcze. Tutaj. I jakby tak uderzyliśmy trochę w mitologię aztecką pierwotnie. To byli Aztekowie. Już teraz rozumiecie kryształki słońca? Tak, pierwotnie to były kryształy słońca. One jakby troszkę z mitologii azteckiej wynikają, gdzie właśnie tam były takie rzeczy. I tu nacierali? Idea była taka, że co tam 50 chyba lat są tacy demony, Tzitzimity, one się nazywają, które atakują wioskę, a my jako kapłani bronimy się. Tak by taka była fabuła tej gry. No przy czym przyszliśmy do Przemka, przy nim powiedział, że to jest bez sensu w ogóle i robimy coś innego. I takim oto sposobem kryształy słońca stały się szaleństwem. Takim oto sposobem przyjechali, zagraliśmy, porozmawialiśmy trochę o tej jakby wizji tej gry. No i zaczęliśmy się też zastanawiać, czy jakby klimaty azteckie są naszej jakby tutaj mitologii, w sensie skąd my pochodzimy, dosyć odległe i mogą być tak słabiej zrozumiałe. Zaczęliśmy się zastanawiać, jakie uniwersum ma tak mnogą bogatość, że tak powiem, bogów, bóstw różnych. No i wyszło nam, że Cthulhu jest jakby światem otwartym, w którym możemy to osadzić, ale od razu jakby też za tym poszło, że musimy to odwrócić. To znaczy gramy złymi... Czyli ten pomysł od razu tak, się zrodził, że to nie będą badacze. Jeśli Cthulhu, to tylko w takiej formie, że odwracamy to. Nie? No i tak zaczęliśmy jakby nad tym kombinować. Plus tutaj poszedł cały development gry dalej, tak. Musieliśmy tak zmodyfikować no, to Cthulhu, tak? Tak. To nie było tylko, że tylko zmienimy tematykę i wszystko jest to samo. Tak musieliśmy troszkę popracować, żeby bardziej spiąć się z tą tematyką. Tak. Tak? Pewne mechanizmy, które mieliśmy wcześniej,
no to już nie pasowały. Okej, okay, czyli jednak było trochę mechanicznie, żeście pod tematykę zrobili, że to nie było tak zupełnie, no dobra, dopasujmy sobie to, tak, bo będzie. Musiało to być zmienione. Tak działało. To jest jakby z gry, powiedzmy, no praktycznie gotowej o Aztekach, musieliśmy ją przerobić wspólnie, narysować, tutaj pozdrawiamy Radka Jaszczuka, który to wszystko nam ogarnia. Musieliśmy to wszystko narysować, zastanowić się co, jak ma, Rafał, tak, Radek Jaszczur, tak zwany. Jaszczuk. Ja wiem, że Jaszczuk, ale tak, siłą rzeczy kojarzy się z Jaszczurem. No, potem wszyscy wyszukiwarcy Jaszczur. I tak naprawdę pracę też zaczęliśmy w lutym tego roku, nie? Czyli od jakby powiedzmy skończonej gry o Aztekach do teraz, no, czyli tam te 8-9 miesięcy takiego mocnego developingu tej gry, no jest to. Tak, jest gra gotowa. Czy to jest prototyp? Czy tak, on jest bliski? Jak bliski ewentualnie? No ja myślę, że to już na tą chwilę jakieś 85% całości. Wiadomo, że tutaj grafiki będą jeszcze podkręcane. Ikonografia zostanie jakby ujednolicona, bo też chociażby na ostatnim laboratorium gier trochę takich sygnałów dostawaliśmy, detali, że tutaj trochę za małe czcionki. Okej, okay, coś czytelniejsze. Tak, na tej zasadzie. Jeszcze także wspomni Przemku o tym, o czym rozmawialiśmy, że de facto plansze. Tak, plansze gracze też będą jakby personalizowane pod postaci, tak? One już są w jakimś sensie spersonalizowane, natomiast ta jakby ta środkowa plansza, gdzie nas atakują, tam też będą grafiki pod odpowiedniego, no kościół, znaczy cmentarz zostanie, no bo to jest jakby teren pastora, którego akurat tutaj nie mieliśmy, którego również serdecznie pozdrawiamy. Reszta, skoro już tak pozdrawiamy. Reszta będzie robiona, czyli tam gdzie burmistrz, no to będzie jego jakieś miasto. Tam, jakieś miasteczko, okay. Tam gdzie ty na przykład grałaś tutaj panią doktor z psychiatryka, no to tutaj będą klimaty szpitalne. Tak. I tam uniwersytet, ostatni gracz, czyli też te miasteczko uniwersyteckie. Czy mechanicznie coś będziecie jeszcze, bo wiem, że pracujecie nad wersją solo. Tak. I jeszcze gdzieś tam to wszystko się rodzi, ale czy mechanicznie można powiedzieć, że jest to koniec, czy jeszcze ewentualnie przewidujecie jakieś Nie, znaczy zmiany? Będzie więcej rzeczy. Znaczy to, co tu widzicie, to jest 4 bogów, w podstawce będzie 5 bogów, tu akurat 5 nie ma. Na początku gry będziemy zawsze losować z tych 5 bogów 4, albo sobie wybierać, to już jakby dowolnie od nas zależy, i jakby z nimi gramy. Każdy bóg będzie miał inną talię kart, zupełnie inne karty, one nie powtarzają się w grze, więc one będą całkiem unikatowe. No de facto tak tutaj mamy. Więc one będą bardzo unikatowe i będzie też każdy bóg bazuje troszkę na innej mechanice. Tak? Będzie bóg, który operuje mocno na pożarach, będzie bóg, który będzie jakieś pułapki zostawiał. Jakby staraliśmy się zrobić ich bardzo tematycznych, aby też ich błogosławieństwo było spójne z kartami, które on ma u siebie. Okay. Czyli będzie na przykład taki bóg, który się na przykład Cthulhu nazywa. On będzie miał taki specjalny znacznik ciemności. Będzie albo nie będzie. Albo nie będzie. Płynnie przechodzimy powoli do kampanii. Do kampanii. Tak, tak. Jakby i ten znacznik ciemności powoduje, że zawsze ten gracz, który ma, to ma zawsze noc. Tak? Czyli jakby inne karty działają lepiej. Świetne. Ale ci jakby nowi bogowie to będą przewidywane, pewnie już Przemek powie więcej w kampanii, pewne stretch goale, które planujemy gdzieś tam wdrożyć. Na chwilę obecną ciągle nad nimi pracujemy, testujemy je, więc jakby trwa cały czas nad nimi praca. Wejdą jeszcze, jak tu miałeś, wariant solo, czyli będzie można jak najbardziej grać w tą grę solo, będziemy grali też przeciwko, znaczy feeling gry będzie taki sam jak tutaj, czyli będziemy mieli na przykład przy siebie przeciwnika, będziemy starać się zagrywać karty na jego stół, on będzie miał specjalną mechanikę, która powoduje, że zagrywa karty u nas albo u siebie, więc to mamy też już opracowane. Wirtualny gracz. Tak, ingeruje w naszą grę, będzie miał określone zasady według priorytetów, co wykonuje w pierwszej kolejności, kogo atakuje i w jaki sposób to robi. Natomiast testowaliśmy to, jeszcze balansujemy pewne karty. Solo też nie będzie jakby takie stałe za każdą grą, ponieważ kart solo przewidujemy, że będzie około 20 i na początku gry wybieramy 10 z nich. Będą różne deki, nie? Będą pewne sety, które sobie ustawimy i na przykład będzie set, który powoduje, że automa gra na przykład głównie u siebie, jakby mniej ingeruje przeciwnika. Ale różne style rozgrywki. Dokładnie. Może być set, że na przykład bezpośrednio ciągle idą w nas ataki. Albo będzie, który bazuje na stawianiu przyczółków, czyli na usuwaniu ich. Więc jakby różne będą takie, pewne takie zestawy, które powodują, że każda rozgrywka solo będzie inna. Okay. Tak? Czyli odsłaniacie kawałek całości. Tak, no odsłaniam. Spory kawałek, znaczy, ale jeszcze jakby, nie wszystko. Może przejdę już tak jak pod kampanię, bo tutaj już parę rzeczy zostało powiedzianych, co jeszcze tam jest wymyślone.
a co się nie znajduje jakby w tej grze podstawowej. Kampanię startujemy na naszej stronie, na www.games.pl. To nie będzie crowdfunding, to będzie nasza kampania przedsprzedażowa. Startujemy jakby, jak już w ostatnich dwóch projektach z momentu, gra wyjdzie na pewno. Gra wyjdzie na pewno, my tą grę wydajemy, tutaj jakby nie ma znaczenia ilość wspierających, ilość osób, ona wyjdzie tak czy siak i to jest jakby decyzja naszego wydawnictwa, że my chcemy tą grę widzieć na półkach. Okay. Natomiast też cele, które sobie zaplanowaliśmy, one będą jakby rozbudowywały tą wersję, bo chcielibyśmy, żeby te pomysły chłopaków no gdzieś tam też weszły. Natomiast no też nam to się musi wszystko spinać, tak? Jakby nie możemy, powiedzmy, zapakować wszystkiego, bo też nie chcielibyśmy, żeby ta gra kosztowała bardzo dużo kasy. A ile będzie kosztowała? No i tutaj przechodzimy do pierwszego dnia naszej kampanii, czyli do cen early birdowych. Ta gra z gadżetem, który przygotowaliśmy na pierwsze tam dwa chyba albo trzy dni, będzie kosztowała 149 zł. Mhm. Tym gadżetem dla tych osób będzie 16-stronicowy artbook. Mhm. Taki, no, z tymi wszystkimi grafikami z gry, a uważamy, że Radziu zrobił tak dużo dobrej roboty, że warto to zobaczyć. Dobrze. Tam trochę będzie też opisu jakiegoś takiego backgroundowego o tych bohaterach, być może trochę o potworach. Natomiast to chcemy jakby dać... I w ramach podstawki za te 149 zł, o którym wspomniałeś, mamy co tutaj, otrzymuje? No mamy to, co tutaj widzieliśmy, plus tego piątego boga, tak? No, okay. Czyli grę gotową dwóch do czterech graczy, mm-hmm, tak naprawdę. Czyli no, prawie 100 kart, no, żetony, te znaczniki, te wszystkie. Mm-hmm. Okay. Rzeczy. Plus, plus ten artbook, o którym wspominałeś. Tak. I tutaj oczywiście plus to wszystko, co się nam odblokuje. Z racji tego, że jakby nie zbieramy pieniędzy na samo ufundowanie gry, czyli nie ma tego, że najpierw się musi uzbierać 30, 40, 50 tysięcy, te cele będą się pojawiały dosyć szybko, w sensie pewnie co 5 tysięcy, czyli co kilkadziesiąt osób już będą wchodziły. Cele. No i te cele, no to tak jak już Bartek wspomniał, będą dodatkowi bogowie. No i ci bogowie, no to jeżeli się bóg odblokuje, to od razu całe, tak, no, karty błogosławieństwa plus... No, cały ten mechanizm. Cały ten deck. Będzie też ten wariant solo. Dojdą karty wydarzeń, które trochę zmienią mechanikę. Znaczy, być może nie mechanika, ale będą wpływały jak to wydarzenia na całą rozgrywkę, na wszystkich graczy. Co rundę będzie też można się zastanawiać, czy chcemy takie wydarzenie. Czyli będzie taki trochę jakby wątek fabularny do gry, tak. Jakby, bo też mieliśmy takie uwagi, że trochę mało fabuły w tym jest, więc jakby to też jakby dorzucamy. Ale wydarzenia będą powodowały pewną decyzyjność w trakcie gry jeszcze większą. Mhm. Ponieważ na początku będzie wydarzenie, które będzie mówiło, że gracz może coś poświęcić, aby coś dostać. Tak? Mhm. Jakby to będzie od wszystkich graczy zależało, czy chcą to zrobić, czy nie. Tak? Mhm. W tym momencie jakby to, co zrobią, powoduje, że może się zmienić sytuacja na planszy. Też inaczej będziemy decydować, czy zostawiać sobie ewentualnie jakieś szaleństwo, czy też karty i tak dalej, potem jak to wydatkować. Mhm. Tak, tak. Jeszcze jakby z takich kampanijnych rzeczy, kampania będzie trwała 2 tygodnie na tej naszej stronie i przewidzieliśmy mniej więcej około 15 celów, takich zestawów celów, bo to też nie będzie tak, że jeden cel to jest jedna karta, nie? Tutaj jakby od razu też mówię, że to będzie tak kompaktowo, pakiety, tak? No jeżeli normalny bóg ma 7 kart, jakby, no to akurat wszystkie nie są, 7 kart, no to jeżeli będzie nowy bóg, no to wchodzi cały, jakby to nie będzie rozdzielane tak sztucznie, jak się to czasami gdzieś w jakichś kampaniach dzieje. Tutaj jeszcze dodam, że niektórzy bogowie będą mieli takie dodatkowe znaczki, tak? Jakiś bóg może wprowadzić żetoniki jakieś dodatkowe, więc no to będzie też wszystko jakby pokazane w momencie odblokowania też tego danego celu. Okay. Co jest jeszcze istotne, chcielibyśmy od razu jakby to powiedzieć, że ta gra w styczniu będzie również na Kickstarterze. Kickstarter będzie startował, tak jak polska edycja, jakby od zera, czyli bez celów, ale już możemy Wam od razu powiedzieć, że jeżeli jakichś celów nie odblokujecie Wy,
to tutaj w Polsce, a na Kickstarterze one zostaną odblokowane, to wszyscy kupujący w polskiej kampanii też je dostaną. Okej. Okay. Także to jest jakby, chcemy być na tyle uczciwi w stosunku do polskich graczy, żeby dostali dokładnie to samo, co... Zagraniczni gracze nie będą mieli więcej niż... Dokładnie, żeby też jakby nie było. Natomiast niekoniecznie wszystkie cele będą, trafią jakby do sprzedaży sklepowej. Zakładamy, że być może jeden, dwa lub trzy cele będą ekskluzywnymi celami, które będą tylko na kampanii w Polsce i tylko na kampanii na Kickstarterze. I one... Ale one będą się powielać? Czy na przykład polski gracz, który wesprze Kickstartera, dostanie inne cele niż ten? Nie. Będą takie same. Tak? Okay. I jakby ta kolejność odblokowywania tych celów na Kickstarterze będzie też... Rozumiem, że jeśli polski gracz, który z jakichś przyczyn nie będzie wspierał, bo na przykład przegapi tę kampanię, wesprze Kickstartera, to będzie jakby, tam tak, Polska. Dostaje polską. Zresztą na Kickstarterze też będą jakby dwie nagrody. Jedna dla wersji angielskiej, druga dla wersji polskiej, bo zdajemy sobie sprawę, że jest sporo osób mieszkających poza Polską, które nie mogą kupić jakby przez normalne PayU czy coś takiego tej kampanii, tak, i wtedy korzystają z Kickstartera dla polskiej edycji, nie? Także taka możliwość też będzie. No i szykujemy parę innych jeszcze fajnych rzeczy, o których na razie Wam nie będziemy mówić, natomiast no zachęcamy, fajna gra, duża. Nie wyciągnę z Ciebie tego. Nie, na tą chwilę nie, te rzeczy się dzieją, będziecie pierwsi o tym wiedzieć, jak one już się zadzieją, ale myślę, że jest na co czekać. Tak. Okej, okay, to jeszcze pytanie, kiedy gra ma finalnie, bo to jest też dosyć istotne. Z racji tego, że jakby produkcję zakładamy razem z tą wersją kickstarterową, a Kickstarter będzie dwa miesiące mniej więcej później, bo planujemy go na Kickstartera, to polska i angielska jakby edycja będzie planowana na czerwiec przyszłego roku. To jest jakby, chcielibyśmy też produkować tą grę w Polsce w całości, natomiast to też jest zależne od pewnych rzeczy, jakie być może się w tej grze znajdą. No tak, rozumiem, czyli tak de facto od wspierających. No nie, kryształki szaleństwa da się wyprodukować w Polsce? Oczywiście, kryształki szaleńskie są zrobione tutaj. Natomiast no, są takie elementy, nad którymi myślimy, że może być trudno z wyprodukowaniem ich w Polsce, dlatego zobaczymy. Chcielibyśmy nawet w takiej sytuacji być może część zamówić komponentów poza Polską, a jednak całość robić tutaj, żebyśmy mieli taki naprawdę polski, fajny produkt. Są polscy autorzy, polski rysownik, polskie wydawnictwo. Także jeszcze jakby ta gra była robiona w Polsce, myślę, że wszystko fajnie by się tak nam tutaj na naszym podwórku rozeszło. Także my generalnie zachęcamy do wsparcia. 2 listopada, godzina 11. Na naszej stronie, wtedy jest start. I pierwsze dwa dni. Pierwsze dwa, no 2,5 pewnie dnia mają jakby tą trochę lepszą cenę i no jakiś ten, powiedzmy, gadżet w postaci artbooka, który no będzie też fajny. To zachęcamy, bo to jest taki gadżet. Tego artbooka nie będzie nigdzie do możliwości kupienia. On jest tylko wtedy i jakby tak, to jest ekskluzywna rzecz. Dobrze. Ona nigdzie nie będzie dokładnie. Bardzo dziękuję Wam za wizytę. My dziękujemy Wam za uwagę, a my chłopaki kończymy to. Dobrze. Dzięki, pozdrawiamy. 2 kryształami w Ciebie. Nie. No dobra. Ile czasu?